The Newton concept is a concept to help children achieve and learn practical sciences and what we call the science, technology, engineering and mathematics subject in a more interesting way in order for them to want to pursue future study and professional careers within these topics. Na początku uczyliśmy się planować trasę samolotu. Później uczyliśmy się też obliczać czas lotu. I na końcu bawiliśmy się symulatorami. Szukaliśmy punktów, które wyznaczyliśmy własnoręcznie, szukaliśmy punktów, które zostały wyznaczone i musieliśmy przelecieć całą trasę bez spowodowania kolizji, co było czasami trudne. Jest to wspaniałe doświadczenie. Młodzież jest naprawdę niesamowita. Są bardzo aktywni, bardzo fajnie podchodzą do tematu, są bardzo zaangażowani. Widać gdzieś tam radość w ich oczach. To sprawia, że czujemy się tacy zbudowani, że to, co robimy, ma jakiś większy sens i że możemy się dzielić naszą wiedzą z młodszymi osobami. W pewnym sensie możemy być dla nich trochę inspiracją. Projekt Newton Room ma bardzo duże znaczenie dla Politechniki Rzeszowskiej. Jest to inicjatywa ukierunkowana na uczniów szkół średnich, a zatem naszych przyszłych studentów. Newton Room to również pewne innowatorskie podejście do kształcenia, które chcemy rozszerzać, którym chcemy w tym dobrym tego słowa znaczeniu zarazić nauczycieli szkół średnich, jak również naszych pracowników. A zatem upatruję tutaj wiele korzyści dla Politechniki Rzeszowskiej w tym przedsięwzięciu i myślę, że one nie będą ograniczały się tylko do tych 3 tygodni, w jakich to przedsięwzięcie będzie fizycznie obecne na Politechnice Rzeszowskiej, ale że nawiązane tutaj kontakty zarówno z firmami, które są współorganizatorami tego przedsięwzięcia, jak i z nauczycielami szkół średnich będą przynosiły jeszcze długo, długo profity i będą korzystne dla uczelni. Edukacja STEM, no to jest tak naprawdę budowanie pewnego potencjału, ale patrzymy na sprawę szerzej i bardziej długofalowo. Chcemy naszą firmę rozwijać i nasze plany rozwoju, wzrostu są bardzo ambitne, ale też uważamy, że firma korzysta z tego, jak powiedziałem, kapitału intelektualnego i jako odpowiedzialny biznes chcemy niejako zwrócić przynajmniej częściowo ten benefit, który otrzymujemy, mając szansę zatrudniać młodych polskich inżynierów, poprzez promowanie szeroko edukacji inżynierskiej, nauk ścisłych, zachęcanie do uczestniczenia czy rozpoczynania swojej kariery właśnie w uczelniach technicznych. Wydaje mi się, że to ma charakter takiej szerszej odpowiedzialności, powiedziałbym, narodowej, nie tylko pracy dla samej korporacji.